szarpnie. Ja dwóch rzeczy na raz nie ogarnę, rozumiesz? Wyłącz, bo wysypię. Widziałeś tam klepiska? No i ziemia, widziałeś, kurwa młody? Adrian, tutaj jedzie ze mną tata, tatuś mój, rolnik z Hollywood. Dzisiaj ostatni dzień koszenia pszenżyta. Pan Piotrek nas poratował. Firma Farol, polecamy. Poratował nas ciężarówką. Ciężarówka wracała, zatrzymuj się, kosimy na nią. Jedzie, doładowuje się i znów leci z transportem. I tak to jest, pomagają zwozić zboże do siebie. Pszenżyto, nie, najlepsza działka pszenżyta nas najbardziej zawiodła, a najgorsze pszenżyta najlepiej sypią. Zobaczymy jaka średnia, bo tak... Średnia około piątki, może powyżej piątki no, będzie, to no. Będzie fajnie. Teraz te najlepsze działki są, to one cały czas naciągają ten plon, coraz wyższy. Owiec tutaj zaczęliśmy kosić, tutaj jest owiec taki średni. Mamy też gorszy owiec, ale ten owiec tak koło czwórki, jak złapie to złamam, będzie dobrze, ale nie złapie czwórki w tym roku. W tym roku tam 3,5 tony, nie będzie. No nie ma wody, no wszystko było zgodnie robione z literą nawożenia, a jak nie ma wody, to skąd ma się ten plon zbudować? No, objęła nas tu susza, zresztą większe pół Polski to samo miało. I trudno, nawozy poszły, rok w plecy, trzeba przeżyć to na... Może... To by było lepiej na drugie. Chyba człowieku, to jest Saigon w tym roku. No. Widzisz co się dzieje ze mną. No przecież nie widać, ja nagrałem dla Aśki film, to przejedzie? Przejedzie. Dla Aśki film nagrałem, to... To na filmie tak nie widać, jak kurwa realnie. Ja mówię, kurwa, nic nie widać, że się kurzy. O co się kurzy? No rzeczywiście, na filmie nic nie widać, mówię, kurwa, a tam jest jeden... No spać nie mogę, tak, w nosie tu pełno, gdzieś tego wszystkiego, w oczach pełno. Się człowiek co pół godziny gdzieś się budzi, gdzieś żeby oddechu złapać. No, nie, wiesz, za bramę. Żeby oddechu złapać, znaczy jakich, że taki jestem przemęczony no, tym kurzem, że... No, strasznie. Tarow, ale słuchaj, Marek, zobacz, w tym roku, w tamtym roku mieliśmy dziadostwo robione, tak wiesz, no ty może lepiej robiłeś, ja to robiłem na wariata, mieliśmy wszyscy. W tym roku robili dobrze i robili źle i też mamy jednakowo. I nie mamy ani mniej, ani więcej. No i to jest wszystko pogoda, to jak ci góra da, no to wtedy masz, jak nie ma góry, no to... Tak, tam samo to, no ja widzę, że jeszcze do końca tygodnia to będzie pożniwek na naszym terenie. Gdzie on jest ty? No, a tam na południu wysłyszał pan jak pada? Non stop, nie? Opierdzielili tam wszystko, no widzę koszanie, to już puste jest wszystko. Tam wszystko opierdzielili, bo nie ma zboża. Samochód stoi, trzy kombajny, jeden samochodzik na trzy wielkie klasy, żeby stał. Stary też tam twój będzie mieklał, bo kombajn łupie, ale tam nie ma zboża. Nie, on już się, nie było. Już zwalony jest, ucieszony, on czeka na owiec. No tak, ziary, jak kawałek wiedziesz, troszkę ziarna jest, a potem tylko my cały czas pusty i te zboże tam... A to pan kosił tam to wszystko, to puste? No, daj spokój, się co godzina zbiornik. No, ale zadowolony już, rzucony jest i owiec jest. Ale gąba... Po stu wie sprzedaj, człowieku, będzie miał więcej pieniędzy jak my. Tak, bo on to zamiesza, jeszcze doda po garści kukurydzy. I stówka, chłopie, nie... Owsa jeszcze doda. Pięć dych, sześć worek, to więcej chyba. Witamy pana przewoźnika z rodzinnej firmy Farol. Moje przywiezione. Kolacja dla kierowcy jest. Kierowca u mnie nie był cały dzień. Co? No, proszę się ładnie wypowiadać do kamery. Masz taką kurwa górkę ci, wiesz, to jest tak o. Samochodniczyka są niektóre pola, tak kurwa chujowo, że jest takie o, pół, rozumiesz? No. Ziemia urosła, normalnie po tych jebanych deszczach ziemia urosła. Andrzej, ty mu zasłanie, zobacz jakie żyny zostawią. Gdzie kurwa, jakie żyny? No zobacz, cały czas. Oj, tam dobra, zaraz tego. Kurwa.
trzeba iść mody wywalać nieraz. Wciągnij to. Co? Ciebie. Kurwa, uchujałeś. Podjedź tym no przyczepą, a później zbiornik rozsypiemy na dwie, żeby równo było. 4 na godzinę powiedzmy. Jedź 4 na godzinę. Czy za krótka ta rura, bo kurwa gniotę przyrządek. Oj tam. Zobacz, w porządku jadę. Prysuję. Co ty za Żyda zostawiłeś tutaj? W tym roku wszystkie ziarka się liczą, a ty jeszcze mi zostawiasz na polu. Tak jak mówię, jedna z lepszych działek, chociaż tu są dwa wymokliska. Ale tak to przeżyto dała, powinno dawać powyżej szóstki tutaj. Ja pierdzielę, ale teraz łapanka będzie. Ale to tego dzisiaj tak ma być. Jutro ma być już okej. No ale dzisiaj miało nawet tak nie być, ale kurde. Ale pokazywali. Ale pokazywali 17-18, nie? To będzie szło, nie? Znaczy wiesz, on muci mokre, nie? Ale trzeba zrobić to jeszcze sobie tą niebramę. Były takie suche po prostu. Akurat dzisiaj musiałem go wyjąć. Zobaczymy. Nie no, suche paści, łupie takie, że nie, suche kłosy są, no. Ale przejdzie przez ten, trochę będzie wilgoć złapie, ale będzie tak i tak w normie, myślę. Jak zacznie dzwonić po zbiorniku, będziemy słyszeć. Masz sobie ten, tak mi spłonie spadę, że zabierasz na ręce całe. Straty muszą być. Prosty. Tam jest suche. Gdzie ma akurat tu mokre? Się kurzy te kombajny nawet. Ja go nie będę gryzł, bo mi szkoda plomb. No. Nie jest złe. Trochę wilgoci dostało czuć, ale... Puh. Ono miało 10% chyba, jak suche było. Trochę deszczu dostało, to nie będzie źle. Ale w New Holandzie u tego, u Tomeczka fajnie. Tu taką klapę się tylko jedną przekłada i... A tutaj jak myślisz? Tylko, że on taką wajchę ma, o. Co? Taką wajchę ma do przodu przykłada, trzeba wyjść i tylko tyle. O tym mówisz? No, o, ta. Tu tak samo. I tylko tyle. Ale pan coś tam regulował. Sprzęgło rozłączyło. Aha. A, to wtedy u niego cały czas tak i tak chodzi, tak? No, jak oni rozłączyli? Po co ma kręcić się, nie? Aha! Teraz się nie kręci, bo nie będzie. Aha! To, żebyś tylko skosił. Dokładnie. Żebyś tylko skosił. Grzejcie do Piotrka. Chyba, że jutro jak tego to przed pszenicą mi wjedzie znów skład skosić. Bo to no wtedy... powiem ci, że mam cały czas z tyłu głowy tą włączkę, nie? Aha. Czy wytrzyma, nie? Jak chodzi, to będzie to wytrzyma. No wczoraj można... chodził do końca, tylko wjechałem, zrobiłem 20 metrów. Dobra, będziemy w temacie, jutro jedziemy, bo tam pewnie kolejka. Galimatias, a to wiesz o co chodzi? Przez wagę trzeba przejechać
i zważyć się jechać tam na drugi obiekt. Tak, w ekipę. I się sterować. I później sterować. Stare to ja powiem, żeby wzięli, bo to są ktoś... Wczorajszy. No jak? No co? Dobra, jedziemy. A co, nie chce chodzić, czy co? Chce. No to co? A, pojechał. Nie mogę. Przyczepa doskacze. Nie mogę 18 lat. Źle staną tak jak ja, bo pan ma daleki wysyp. No daleko rzuca. Nie, no pan podjedzie najwyżej i ten. Niech sypie jak najszybciej. Nie, jest coś, coś będzie. Może tutaj ukosi się prawie cały skład. No nie, spędza się bo... Zrujnęło to tam. Mówicie, żeśmy tak żyta za dużo nasypali. No, trochę tak. I panom powiem, że jeszcze tyle nie mieliśmy na przyczepach tam, nie? Ale to nawet nieraz usypane tak samo były, bo gęstość jest o wiele większa i pół tony więcej na takim składzie. 13? 13,5 tony. Na takim składzie, przecież to nie na tym składzie, nie? To, żebyś tylko skosił. Dokładnie. Żebyś tego skosił. Grzejcie do Piotrka. Chyba, że jutro jak tego to przed pszenicą mi wjedzie znów skład skosić. Bo to no i powiem ci, że mam cały czas z tyłu głowy tą włączkę, nie? Aha. Czy wytrzyma, nie? Wytrzyma. No. Jak chodzi, to będzie to wytrzyma. No wczoraj można... chodził do końca, tylko wjechałem, zrobiłem 20 metrów. Dobra, będziemy w temacie jutro, no. Jedziemy, bo tam no. Pewnie kolejka. Galimatias, a to wiesz o co chodzi? Przez wagę trzeba przejechać. I zważyć się jechać tam na drugi obiekt. Tak, w ekipę. I się sterować. I później sterować. Stare to ja powiem, żeby wzięli, bo to są ktoś... Wczorajszy. No jak? No co? Dobra, jedziemy.